Szpiegul.pl. Cześć. Dziś krótko o cyklu wywiadowczym. Większość odcinków cyklu CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, już za nami. Omówiliśmy dotychczas najbardziej podstawowe zagadnienia koncepcji CSI. Zarówno jej filary, czyli wywiad w biznesie, inteligencję analityczną oraz bezpieczeństwo biznesu, jak i klamrę ją spinającą, a właściwie to fundament całej koncepcji, czyli zarządzanie strategiczne w kierowaniu ogólnym oraz zasobami ludzkimi. Dzisiejszy odcinek w całości poświęcimy jednemu tylko zagadnieniu – cyklowi wywiadowczemu. Zaczynamy! Etapy cyklu wywiadowczego. Jest to dla mnie temat niezmiernie ciekawy, w logiczny i bardzo spójny sposób. Opisuje nam bowiem etapy pracy wywiadowczej i analitycznej oraz wykorzystanie informacji przez użytkownika. Mówiąc użytkownika, mam na myśli zarówno decydenta, jak i zlecającego, jak również tą osobę, tego użytnika końcowego, który danej informacji potrzebuje w danym momencie w firmie. W podstawowej swojej formie cykl wywiadowczy jest bardzo prosty. Użytkownik składa zapytanie, czyli zlecenie wywiadowcze, następuje proces zbierania danych, ich analizowania, a następnie przekazania, czyli raportowania, użytkownikowi końcowemu. Na tym etapie następuje również włączanie tej informacji do baz danych, czyli następuje powiększanie zasobu posiadanej wiedzy. Czyli możemy wyróżnić takie etapy pracy wywiadowczej, cyklu wywiadowczego, jak planowanie i kierowanie, zbieranie, analiza i rozpowszechnianie. To jest bardzo proste, prawda? Wbrew pozorom, nie jest to proces, który się kiedykolwiek kończy. On jest niekończącym się procesem. Cały czas należy jeszcze coś ustalić, zmniejszyć luki poznawcze, załatać jakiekolwiek niewiadome. W dodatku można tylko tego dokonywać w sposób aktywny. Pojawia się zapytanie, trzeba zebrać potrzebne informacje, następnie je przeanalizować, włączyć do baz danych, załatać luki i tak dalej, i tak dalej, i tak w kółko cały czas. Na etapie planowania ustalamy, jakie problemy należy rozwiązać oraz jakie informacje należy zebrać, aby uzyskać prawidłowe odpowiedzi. Następnie zbieramy surowe informacje, czyli dane z wielu różnych źródeł. O samych źródłach mówiliśmy w odcinku 5 cyklu CSI, rozwój analityki. Kiedy już to zrobimy, następuje przetwarzanie, czyli synteza surowych danych w kierunku informacji. Wtedy materiał poddajemy analizie, czyli integracji, ocenie i analizie wszystkich dostępnych danych oraz przekształcenie tejże informacji w produkt analityczny. Czyli analityk integruje dane w pewną spójną całość, umieszcza ocenione informacje w kontekście i wytwarza gotowe informacje wywiadowcze obejmujące alternatywne scenariusze, referencje oraz konsekwencje, a także wymagania dotyczące gromadzenia nowych informacji. Ostatnim etapem jest rozpowszechnianie, czyli dystrybucja produktów wywiadowczych wśród decydentów. Na podstawie uzyskanej wiedzy podejmowane są decyzje, w tym prowadzące do wniosków o dalsze badania, co ponownie uruchamia cykl wywiadowczy. Jak już mówiłem, on jest niekończący się. W ten sposób działa wywiad gospodarczy, szczególnie na końcowym etapie swojego rozwoju, czyli wtedy, kiedy jest gotowy na przekształcenie się w wywiad konkurencyjny oraz właśnie początkujący wywiad konkurencyjny. Zauważmy, że wymagania dotyczące zbierania nowych danych pochodzą z dwóch źródeł. Od decydentów, od użytkowników, od zlecających oraz od samych analityków. Tym samym, z punktu widzenia informacji, cykl analityczny wygląda nieco bardziej skomplikowanie. Mniej więcej tak. Decydent zgłasza zapotrzebowanie informacyjne. Układamy wówczas plan uzyskania potrzebnych informacji, a następnie uruchamiamy mechanizm zbierania danych.
wchodzimy na etap zbierania. Zebrane i przetworzone informacje podlegają ocenie i włączeniu do systemu, czyli gromadzeniu w bazach danych oraz przekazaniu ich do scalenia i analizy. Z systemu baz danych korzysta się również podczas wykonywania analiz. Na tym etapie poszukujemy tego, co w informacji przeważa, oraz luk poznawczych. To zaś generuje potrzebę dalszego zbierania danych, czyli pogłębiania tematu. Potrzeby i zadania wymuszają potrzebę zaplanowania sposobu uzyskania potrzebnych informacji i cały ten cykl rusza od nowa. Jednocześnie jednak analityk tworzy produkt wywiadowczy. Wówczas podejmuje on decyzję, co zrobić z taką informacją wywiadowczą, w jaki sposób ją rozpowszechnić. Można ją bowiem zaraportować decydentowi, a na jej podstawie zostanie podjęta decyzja strategiczna. Można również przekazać do dalszego, dokładniejszego rozpracowania. Ten etap może nastąpić równolegle z raportowaniem decydentowi. Niektóre wyniki rozpracowania trafiają bezpośrednio do analizy. Wówczas cykl analityk, decyzja, dystrybucja powtarza się. Rozpracowaniem zwykle zajmuje się zespół zadaniowy. Podejmuje on działania ukierunkowane na ustalenie, gdzie teraz znajduje się firma w związku z danym rozpracowaniem. Następuje wówczas zbieranie danych wywiadowczych. Jednocześnie zbierane są inne dane wywiadowcze na inne zapytania. I cykl trwa, a jak widzimy, w zasadzie cykle w cyklu. Jak widać, są to działania aktywne, zaplanowane i skoordynowane. Tak wygląda cykl wywiadowczy w rozwiniętym wywiadzie konkurencyjnym. O wywiadzie biznesowym powiemy sobie w następnym odcinku, a w zasadzie to o tej jego części, która dotyczy systemu wczesnego ostrzegania. KIT i KIKU. Ocenie potrzeb wywiadowczych, czyli informacyjnych firmy, służą KITy i KIKU. To akronimy. KITy, czyli Key Intelligence Topics, to kluczowe zagadnienia wywiadowcze. To te aspekty środowiska, które mają największe znaczenie dla firmy z punktu widzenia realizacji jej celów biznesowych. I możemy wskazać na istnienie trzech typów KITów. Pierwsze to są te, które dotyczą systemów wczesnego ostrzegania. O tym opowiemy sobie w następnym odcinku cyklu. W skrócie powiem, że chodzi o pojawiające się szanse i zagrożenia. Głównym zagadnieniem jest, czy firma patrzy w przyszłość. Drugim typem KITów są strategiczne, związane z konkretnie planowanymi strategiami firmy. Głównym zagadnieniem jest ustalenie, czy działamy w ciemno. Typ trzeci dotyczy kluczowych konkurentów firmy. Głównym zagadnieniem jest, gdzie firma znajduje się na mapie konkurencji, do kogo się porównujemy. KITy znacznie przyspieszają osiąganie celów biznesowych. Muszą być jednak poprawnie zidentyfikowane. Z kolei KIKU, czyli Key Intelligence Questions, to kluczowe pytania wywiadowcze, badawcze, pozwalające wypełnić luki poznawcze w posiadanym rozpoznaniu. W jakim miejscu znajduje się firma? Aby to określić, musimy odpowiedzieć na dwa zestawy, na dwa zakresy niewiadomych. Jak brzmią odpowiedzi, których nie znamy i jakie pytania dadzą nam te odpowiedzi? Zestawy KIT i KIKU są niezbędne, jeśli chcemy dostarczyć użytkownikom odpowiednie informacje. Zestawy te nie są ani stałe, ani niezmienne. Należy regularnie dokonywać ich aktualności. Dlaczego? Jest kilka powodów. Pierwszy to zmiany otoczenia konkurencyjnego. Brzmi to może elementarnie, ale niektórzy mogą to przeoczyć. Drugi, wykrywanie trendów. Jeśli istnieją znaczące trendy wpływające na branżę, kluczowe tematy wywiadowcze muszą zostać zmodyfikowane.
Trendy bowiem mogą stwarzać możliwości i zagrożenia, a na te firma musi być przygotowana. Trzecie. Zwiększony dostęp do informacji. Większy dostęp do informacji modyfikuje zestaw kluczowych tematów wywiadowczych firmy. Powód czwarty. Personel. Zatrudnienie pracowników o określonych umiejętnościach wpływa na ustalone tematy wywiadowcze. Techniki badawcze i zaawansowane metody analityczne skłaniają do oferowania różnych opcji, gdy zachodzi potrzeba odpowiedzi na kluczowe pytania wywiadowcze. I powód piąty. Budżet. Zawsze trzeba będzie wyznaczać zasoby potrzebne do gromadzenia i oceny informacji w odpowiedzi na kluczowe tematy wywiadowcze. I tak w czasach zmniejszania budżetu menedżer może nie być w stanie realizować wstępnie zdefiniowanych tematów. W rezultacie menedżerowie i decydenci muszą dostosowywać wymagania stawiane funkcjom wywiadu konkurencyjnego, gospodarczego, biznesowego, gdy dostęp do narzędzi gromadzenia i analizy danych jest ograniczony. Na tym zakończyłbym omawianie cyklu wywiadowczego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia niebawem. A w ostatnich dwóch odcinkach opowiemy sobie o systemie wczesnego ostrzegania oraz cyberbezpieczeństwie. A później podsumujemy sobie całą koncepcję CSI wywiadu bezpieczeństwa biznesu. I w ten sposób zakończymy cykl. Subskrybujcie kanał, subskrybujcie newsletter. Widzimy się na blogu oraz w social mediach. Cześć!